zarabiają. Musisz spłacić dług za basen, no. Też ci dorzuciliśmy troszeczkę. Spłaciłem. No zafundowaliśmy wszystkim mieszkańcom Słupska basen, no proszę cię. Nie, nieprawda. No jak nie? Na to nie daliście kasy, szkoda. Jak nie? No, na mieszkania, nie, na mieszkania, remont teatru i obwodnicę. 10 milionów. Co gracie w teatrze? Gracie ale jakieś prawdziwe narodowe sztuki? Niestety nie. Znaczy, yes. Mamy trzy teatry i one wszystkie są dość progresywne. Zresztą jeden z nich się nazywa Tęcza i boję się, że zostanie zlikwidowany. Ale co, ty go zlikwidujesz? Ja go nie nazwałem, tak uprzedzam. Ale oni wiedzieli, że przyjdzie facet, który jest deklarowanym gejem? Tak, 70 lat wcześniej wiedzieli, bo 70 lat ma ten teatr. To piękne. No, ładny wątek. Bardzo mi się podoba. No, ładny. A mieszkańcy mieli kiedykolwiek problem z twoim homoseksualizmem, czy nie? Nie, zawsze wy mieliście problem i o to pytałem. Kto wy? No ja nie wy, towarzyszu, ale pytam cię najczulej jak mogę, czy oni to zaakceptowali już, czy masz jeszcze z tym jakieś problemy? Nigdy, nie, nie, w ogóle o tym nie ma mowy, nie rozmawiamy o tym, załatwiamy po prostu miejskie sprawy. To fajnie, to normalne. No normalne, nareszcie. Nie?